Szadała coś długo nie ma. Gdzie on się podziewa tyle czasu? A może coś mu się stało? Nie, na pewno nie. Przecież on zawsze ma przy sobie szmaragd chaosu i w razie czego go użyje. Na pewno nic mu nie jest. Co to może być? To mi wygląda na kawałek szkła albo... kawałek lustra? Co to było? Luz? 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 Uff, żyje. Puls jest. Cholera. Nieźle musiałem w nią walnąć. Kontrola chaosu! Coś mi tu nie gra. Ale nie wiem co. Poczekam, aż się obudzi. Gdzie ja jestem? Hej. Róż, cieszę się, że nic ci nie jest. Róż, co jest? Wszystko w porządku? Przepraszam, ale kim ty jesteś? Jak to? Ona nie wie, kim ja jestem? Róż, to jakieś żarty? Nie. Zaczekaj, dokąd idziesz? Róż! Nie wierzę, że straciła pamięć. Jeśli naprawdę nikogo nie pamięta, będę musiał ją znaleźć i zrobić coś, by tą pamięć jej przywrócić. Tylko co? Dokąd mogła pójść? Już wie! Róż! Jesteś tu? Odezwij się! O, Shadow! Gdzie ty byłeś przez całą noc? Z Róż! Ładne rzeczy! To nie to, o czym myślisz! Tak, tak! O, Shadow, nieładnie tak kłamać, ty świętucho! A tak właściwie to gdzie jest Róż? No właśnie, nie wiem! Czyli musiałeś być kiepskim kochankiem, skoro ci zwiała. To nie jest śmieszne. Aha! Więc jednak coś! Nie! Cholera jasna! Wiesz co się stało? Potrąciłem ją wczoraj wieczorem, gdy jechałem na motorze. Ciemno było. Nie zauważyłem jej, że była na ulicy i... Że co? Jechałeś po ciemku? Że jej nie widziałeś, czy co? Chwila, chwila! A co ona robiła na ulicy? Nie jechałem po ciemku. Miałem światła włączone, ale musiałem za szybko jechać, skoro jej nie zauważyłem. Nie wiem, co tam robiła. Wjechałem w nią, mną zarzuciło, a ona wylądowała parę metrów dalej. I co? Była nieprzytomna, więc wziąłem ją do siebie. Gdzie? No do mnie. To ty masz dom? Gdzieś muszę czasem przebywać, no nie? Dobra, nieważne. A co z Róż? Obudziła się nad ranem, ale zdziwiło mnie to, że zapytała, kim ja jestem. Po chwili odleciała, zostawiając mnie samego. Tyle. To normalne. Czyli co? Mam się nie przejmować? I tak, i nie. No to co mam robić? Czuję się winny. To normalne po wypadku, że poszkodowany traci pamięć. Spokojnie. To trwa zwykle kilka dni. Czasem więcej, czasem mniej. Dobrze by było, gdyby Róż się znalazła i ktoś z nas by jej pilnował, by nie zrobiła nic głupiego. Nie wiadomo, co może zrobić po zaniku pamięci. Znajdźmy ją, zanim coś się stanie. Nie! Lepiej będzie, jeśli to ty ją znajdziesz i tu sprowadzisz. Wiem, że ci się uda, Shadow. Nie możemy stracić naszej agentki. Liczę na ciebie. Okej. Gdzie ona jeszcze mogła pójść? Chyba wszędzie. Amy, przestań już! Amy, proszę nie! Hej, zostaw go! Ty? Nie wtrącaj się! A ty przestań męczyć tego biedaka. Nie widzisz, że on tego nie chce? To nie twoja sprawa! Lepiej stąd znikaj! Dlaczego? Bo oberwiesz! Na pewno nie! Na przyszłość nie męcz więcej tego biednego jeża! Co? Sonic? Hej! Zapłacisz mi za zniszczenie randki! Ty, Shadow! Hej, a ty dokąd? Taki speszony? Nie denerwuj mnie! Amy wyciągnęła mnie na spacer! Kurde, powinienem się domyśleć, że chciała mnie uwieść! Gdyby nie Róż, to... Co? Widziałeś Róż? Gdzie? Skąd to nagłe zainteresowanie nią? W środku lasu, nad jeziorem. Dzięki. O co tu chodzi? A zresztą, co mnie to obchodzi? Nie moja sprawa. Róż!
Nie ma jej tu. Spóźniłem się. Róż? To nie Róż, tylko Amy. Hej, co się stało? Dlaczego płaczesz? Shadow? To nic, ja... Sonic mi uciekł. Jak zwykle, ciągle tylko Sonic. Sonic to, Sonic tamto. Czy ta dziewczyna naprawdę nie ma innych zmartwień, tylko... Coś cię gryzie? Róż zepsuła mi tą randkę. Miałam go już pocałować, gdy zjawiła się ona i wszystko zepsuła. Chciałam ją walnąć, ale zwiała. Tak samo jak Sonic. Hej, nie płacz już. Zobaczysz, jeszcze uda ci się to zrobić. Tak myślisz? Jasne. Słuchaj, a czy w zachowaniu Róż nie zauważyłaś czegoś dziwnego? Nie wiem. Dlaczego o to pytasz? Wczoraj wieczorem przypadkiem potrąciłem ją motorem i straciła pamięć. To by miało sens. Ani razu nie powiedziała do nas po imieniu, zupełnie jakby nas nie znała. Nie wiesz może, w którym kierunku się oddaliła? Wiesz co? Widziałam, jak poleciała gdzieś tam. Dzięki. No nic, muszę ją znaleźć, zanim się coś stanie. Rozumiem. Idź. Widać, że się o nią martwi. Tak samo jak ja się martwię o Sonika, gdy jemu coś grozi. A może jemu zależy na Róż, choć to ukrywa? Nie wyobrażał sobie Shadowa okazującego uczucia tej babie. Ale gorąco. No pięknie, jestem wykończona, w dodatku coś czerwonego mi leci. Nawet nie mam się jak odświeżyć. A tam na pewno nie wrócę, nie chcę znów spotkać tej różowej. O, tam coś jest. O, ale boli, co za okropne uczucie. Cień, muszę odpocząć. O, patrzcie, to ta nie ta perzyca, która jest po stronie doktora Eggmana. Tylko co ona tutaj robi? Nie wygląda ona za dobrze, może coś się stało? Przepraszam. Halo, przepraszam, czy coś się stało? Nie wiem, gdzie ja jestem i kim wy jesteście? Proszę tu zaczekać. Dobra. Wszystko w porządku? Chyba tak, chociaż... Au! Widzę, że nie do końca. Chodź z nami, pomożemy ci się przywołać do porządku. Dziękuję pani. Mów mi, Vanilla. Czy czujesz się już lepiej? Tak. Jeszcze nikt nie był dla mnie tak miły i tak się nie troszczył. Cieszę się, że mogłeś mi ci pomóc. Nie chcę robić kłopotu. Pójdę już i dziękuję jeszcze raz za troskę. Nie ma za co. Odwiedź nas czasem. Na pewno odwiedzę. Do zobaczenia. Miła dziewczyna. Aż trudno uwierzyć, że jest po stronie Eggmana. Cześć, kolego. Nie bój się, przecież nic ci nie zrobię. No chodź. No, dobra. Niezłe. Sam to zbudowałeś? Kurde, przecież ona zna moje zamiłowanie do majsterkowania, więc skąd to pytanie? Chwila, co to za bandaże? Czy coś ci się stało? Nie, czuję się świetnie. Coś musi jednak być z nią nie tak. Co ty robisz? Nie masz gorączki, ale coś musi ci dolegać. No wiesz? Co masz na myśli? Ten bandaż i te rany? Na pewno nic ci nie jest? Nie. Jak ci na imię? Co? No nie. Coś zdecydowanie jest z nią nie tak. Może miała jakiś wypadek i nic nie pamięta. No więc? Powiesz mi, jak masz na imię? Co? Tails. Miło mi. Na mnie mówią Róż. Wiem to. Co robisz? Buduję stacjonarnego laptopa z wbudowanym padem do gier. Jeśli chcesz, to możesz mi pomóc go wyczyścić. Może innym razem. Cześć. Dziwne. Ona nigdy się tak nie zachowywała. Muszę znaleźć Sonika i mu powiedzieć, co tu się dzieje. Sonic! Hej, Tails! Sonic, co ty tam robiłeś z tą anteną? Telewizor stracił zasięg i próbowałem coś z tym zrobić. Coś mi to nie wychodzi. Zaczekaj. Sprawdź teraz.
Działa! Dzięki! Nie ma za co! Słuchaj, spotkałem róż, to znaczy przyszła do mnie jakby nigdy nic, gdy budowałem swój wynalazek. Zachowywała się tak, jakby mnie nie znała. Przedstawiła się nawet. Nie sądzisz, że to dziwne? Wiesz co? Shadow jej szukał. Coś na serio musiało się stać. No, ciekawe gdzie teraz poszła, skoro... Knuckles! Co? Tails, to jest to! Skoro trafiła na mnie i na Amy, na ciebie, to pewnie spotka i na Kelsa. Tails, chodźmy! Soniku, uspokój się! W porządku, polećmy zobaczyć, czy tam jej nie ma. Po drodze będzie chatka Cream. Możemy zapytać, czy i tam jej nie było. Jasne! Sonic? Tails? Cześć, Cream! Czy nie było tutaj dzisiaj Róż? Róż? Panie Toperzyca? Tak, tak. Była! Mama i ja pomogłyśmy jej, bo wyglądała fatalnie. Wypiła herbatę i poszła sobie. Dzięki za informację. Na razie, Cream. Lecimy do Knucklesa. No nie! Widzisz to, co ja? Shadow odchodzi od zmysłów, a ona sobie beztrosko gawędzi z Knucklesem. A on wygląda na zadowolonego. Już ja im dam popalić. Sonic, nie! Nie ma co, wracajmy! Dlaczego? Przecież Shadow jej szuka. Musimy ją... To nic nie da, Sonic. Ona sama musi sobie wszystko przypomnieć. Co z tego, gdybyś jej powiedział, że Shadow jej szuka? Patrz, gdyby wszystko było w normie, nie byłoby jej tutaj i nie gawędziłaby sobie z Knucklesem, prawda? Sonic, to tylko kwestia czasu. Prędzej czy później Róż wszystko sobie przypomni i wróci na swoje. Pewnie masz rację. Dobra, Tails, chodźmy stąd. Dobrze by było tylko poinformować Shadowa, że nic jej nie jest. No. Gdy tylko wrócimy do Green Hill, od razu wbiję do Eggmana. Shadow na pewno tam będzie i wtedy wszystko mu powiem na temat Róż. Kurde, nie ma go tu. Sonic? Co ty tu robisz? Szukam Shadowa. Nie wiesz, gdzie on jest? Nie wiem. Wiem tylko, że szuka Róż. Właśnie o tym chcę mu powiedzieć. Nic jej nie jest. Gada sobie z Knucklesem przy głównym szmaragdzie. Co? No, to tyle. Jak wróci, możesz mu to przekazać, żeby się o nią nie martwił, bo jest cała i zdrowa. Aha! I... no... ten... dzięki. Tam, drobiazg. Pójdę już, nie mam siły na robienie ci demolki w barze. Idź, idź. Spróbuj cokolwiek tknąć, a będziesz martwy. O, Shadow. Gdzieś, Róż? Nie, nigdzie jej nie ma. Ja tak nie zasnę z myślą, że coś może się w końcu stać. Słuchaj, Shadow! Shadow! Nie odpuszczę, muszę ją znaleźć. A rób co chcesz. Zapewne niedługo sam się przekonasz o tym, co chciałem ci powiedzieć. Ciemno już. W dodatku te chmury nie wyglądają zbyt ciekawie. Muszę znaleźć szybko jakieś schronienie. To miejsce wygląda mi jakoś znajomo, jakbym już tu kiedyś była. Normalnie mam déjà vu. Poczekam, aż się uspokoi, a potem polecę dalej. Jestem pewien, że ona jest gdzieś niedaleko. Jaskinia! Jasne! Taka sama burza była tydzień temu. Róż powinna się gdzieś schować na ten czas. Muszę to sprawdzić, a coś mi mówi, że tam będzie. Pamiętam, że schowaliśmy się w niej, doszukaliśmy szmaragdów chaosu. Pioruny były blisko, Róż się bała i czułem, jak się trzęsie. Sam miałem jakiego stracha, ale musiałem zachować zimną krew. Gdy raz ścisnąłem ją mocniej, poczułem jej oddech i pocałowałem jej w policzek. Czuję, że i tym razem Róż będzie w tej jaskini. Kto tam jest? Kim ty? To znowu on! Spokojnie, Róż. Jestem tu, nic ci nie grozi. Dziwne. Ten jeż, ta burza, to miejsce. Mam wrażenie, że to już kiedyś było. Nie bój się, Róż. Jestem przy tobie i cię nie zostawię. O, no jasne. Wtedy było zupełnie tak samo. Dziękuję, Shadow. Róż? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że jesteś cała i zdrowa. Nie mówiąc o tych...
Nadal mam wyrzuty, że cię wtedy nie zauważyłem i potrąciłem. Przepraszam, Grusz. Nie przejmuj się, przejdzie. To co, wracamy do bazy? W taką pogodę? Racja. Co robimy? Cześć! Róż! Cieszę się, że wróciłaś! Dzięki, że ją znalazłeś i przyprowadziłeś! Tak, chciała już wieczorem wracać, ale w taką pogodę ją powstrzymałem. I co? No jak co? Spędziliśmy tę noc razem! Wspólna noc! O to ci chodzi! Nic złego nie robiliśmy! Właśnie! Chodź, Shadow! Jedna noc, a wszystko może zmienić!